Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Produkcja zwierzęca: bydło, trzoda chlewna, drób, konie, owce, kozy. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. W żywieniu zwierząt gospodarskich wykorzystuje się pasze pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, mineralnego, syntetycznego. W zależności od stopnia mechanizacji produkcji zwierzęcej oraz sposobu utrzymania zwierząt, można zastosować zróżnicowane systemy i urządzenia do zadawania pasz, wozy paszowe, linie paszowe stacjonarne, dozowniki. Wśród urządzeń do zadawania pasz coraz większą popularnością cieszą się wozy paszowe. Do ich zalet należą możliwości łatwego transportowania paszy, łatwość przemieszczania, prostota obsługi, zmniejszenie pracochłonności. Wozy paszowe pozwalają na dokładne przygotowanie paszy, często wyposażone są w wagi podłogowe. Pasza jest przygotowywana w technologii TMR. Kolejnym popularnym urządzeniem do zadawania pasz są linie paszowe stacjonarne. Ich charakterystyczną cechą jest wyposażenie w przenośniki. Wyróżniamy dwa rodzaje przenośników stosowanych w liniach paszowych: żłobowe oraz nadżłobowe. Przenośniki żłobowe to najczęściej przenośniki taśmowe, zgarniakowe i ślimakowe. Mają one jednak wiele wad. Do najważniejszych należą konieczność zamykania dostępu zwierząt do żłobu podczas napełniania, aby ich nie zranić, brak możliwości zadawania pasz, jeśli w żłobach pozostaną niedojedzone resztki, oraz brak poprzecznych przejść na całej długości żłobu. Przenośniki nadżłobowe są przede wszystkim pozbawione wcześniej wymienionych wad. Są instalowane nad podłogą, co umożliwia swobodny ruch pod nimi zarówno ludzi, jak i zwierząt. Dozowniki służą do automatycznego zadawania pasz w ściśle odmierzonych ilościach bezpośrednio do miejsca skarmiania lub do urządzenia, w którym nastąpi dalsza przeróbka. Dozowniki objętościowe działają na zasadzie porcjowania w sposób objętościowy. Wyróżniamy dozowniki objętościowe o działaniu ciągłym, np. taśmowe, wałkowe lub ślimakowe. Okresowym. Dozowniki wagowe są urządzeniami dokładniejszymi, a co za tym idzie, droższymi. Odmierzanie porcji pasz następuje poprzez ich ważenie. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.